Wysoka Rado, otwieram drugą część 27 sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15, więc obrady są prawomocne. Witam panie i panów radnych, witam naszego gościa, panią Teresę Pamułę, poseł na Sejm. Witam pana burmistrza, pana zastępcę, panią skarbnik i panów, którzy nam obsługę prowadzą rady. Szanowni państwo, obecnie przedstawię proponowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum. W punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym podjęcie uchwał, w punkcie piątym informacja burmistrza miasta Lubaczowa o pracy między sesjami, w punkcie szóstym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych, w punkcie siódmym informacja przewodniczącego rady o działaniach, w punkcie ósmym sprawy różne i w punkcie dziewiątym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku państwo radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W chwili obecnej, przed rozpoczęciem procedowania właściwych tematów, pozwolicie państwo, że głosy udostępnię pani poseł Teresie Pamule. Proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Panie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu z zastępcą, pani skarbnik, szanowni państwo. Z wielką przyjemnością przyjęłam zaproszenie na Radę Miasta Lubaczowa, z tego względu, że jak państwo wiecie, od kilkudziesięciu lat jestem związana z tym miastem i z tym terenem i sprawy powiatu, a miasta szczególnie leżą mi głównie na sercu. Chciałabym państwu przekazać taką prośbę, propozycję pod rozważenie. Jest nowy program rządowy związany z mieszkaniem dla młodych. Jest to program realizowany przez Radę Ministrów. Ten program jakby może nie jest kontynuacją Mieszkania Plus, ale jakby jest tym programem, który jest łatwiejszy do osiągnięcia i do zrealizowania. Program polega przede wszystkim na tym, żeby Rada, miasto, burmistrz wyraził taką zgodę na to, żeby takie mieszkania były budowane w naszym mieście. Ten program prowadzony jest przez KPRM, czyli Kancelarię Premiera Rady Ministrów. Bezpośrednio tym programem zajmuje się minister Michał Cieślak. Taki program rozpoczął już realizację w mieście Przemyśl. W listopadzie odbyło się takie oficjalne podpisanie umowy pomiędzy to była nie agencja, tylko Zasób Nieruchomości, który właściwie prowadzi tą inwestycję i ta umowa została podpisana z prezydentem miasta Przemyśla na budowę prawie 180 mieszkań. Myślę, że w naszym mieście taka realizacja takiej inwestycji jest potrzebna. Po pierwsze, w jaki sposób inicjuje możliwość włączenia się w naszych regionalnych producentów, budowlańców w inwestycje. Oczywiście muszą być odpowiednie przetargi, ale wiadomo, że mamy tutaj wielu dobrych inwestorów. Poza tym my mamy pewną propozycję dla osób młodych, bo warunki tych mieszkań mają być w taki sposób przedstawione, że
żeby to mieszkanie w przyszłości było własnością tej osoby, która, czy tego, tej osoby, która właśnie zacznie mieszkać w tym mieszkaniu. Żeby w ramach czynszu byłaby spłacana rata tego mieszkania. Takie szczegółowe warunki to myślę, że jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to skontaktujemy się z kancelarią premiera i będziemy realizować to zadanie. Co musi miasto? Miasto przede wszystkim powinno poszukać miejsce, gdzie mogłoby zrealizować tę inwestycję, czyli w jaki sposób wejść z ziemią czy z działką, na której można by było zrealizować. To właściwie jest taki i oczywiście warunki, komu będziemy przyznawać te mieszkania, będą określone w pewnych ramach, które zakłada KPRM, ale w uzgodnieniu tutaj na Radzie Miasta, żeby nie były to drogie mieszkania. Oczywiście one będą kredytowane, te mieszkania, bo ta agencja po prostu w ramach kredytu buduje te mieszkania, ale daje też państwo gwarancję, że te mieszkania będą wybudowane, a państwo jako właściwie osoby, które będą prowadzić tą inwestycję, dajecie gwarancję, że te osoby będą w stanie udźwignąć ten najem, czyli ten czynsz. Nie jest to, można tak powiedzieć, że ta inwestycja na tyle jest ważna, dlatego że jest skierowana przede wszystkim dla młodych. Oczywiście Rada też może uwzględnić inne warunki, jakie powinna osoba spełniać. Czy to będą osoby niepełnosprawne, czy to osoby jakieś rodziny wielodzietne, czy osoby, które zajmują w tej chwili mieszkania komunalne, a chciałyby właśnie podjąć to, żeby można by mogli dojść do swojego własnego mieszkania, a miastu zwolnią się lokale komunalne. Czyli właściwie jest ten program tylko tak ramowo zakreślony, ale co do szczegółów to ustala KPRM wspólnie z Radą i z burmistrzem miasta. Wiem, że takie umowy podpisano w Przemyśla, to w Dębicy podpisano, w Nowym Targu podpisano. Także ma Rzeszów wchodzić w ten program. Ja nie mówię, że to będzie od razu 100, czy ale myślę, że jakieś 30 mieszkań, czy nawet 15 mieszkań. Chcielibyśmy, jak myślę, że Państwo wszyscy, chcielibyśmy, żeby tutaj nie wyludniało się nasze miasto, żeby nasi młodzi mogli tutaj mieszkać w Lubaczowie, ale też i podejmować pracę. Czyli jest to taki też będzie motor nakręcający koniunkturę inwestycji, ale też i chęci pozostania w naszej miejscowości. Myślę, że to jest dzisiaj takie tylko taka informacja z mojej strony. Co do szczegółów, to mam kontakt do pana ministra Michała Cieślaka. Jeżeli będzie takie zainteresowanie, oczywiście możemy podjąć taką inicjatywę i zacząć odpowiednie działania. Wiem, że państwo jako radni staracie się o to, żeby nasz Lubaczów się rozwijał. Widać, jak to wszystko rozkopane, pewne uciążliwości z dojazdem i korki są tworzone, ale myślę, że to dla dobra naszych mieszkańców, żeby były odpowiednie kanalizacje, żeby były dobre drogi, żeby studzienki się nie zatykały, więc te inwestycje są bardzo miastu potrzebne. Nowe inwestycje, które zgłaszaliście Państwo do Funduszu Inicjatyw Lokalnych, ta oczyszczalnia, jest 5 milionów przyznane w ramach tego funduszu. Nie jest to pełna kwota, ale myślę, że będziemy się starać. Nie zrobi się to w ciągu, to jest na ten rok 5 milionów, więc kontynuacja będzie tych działań i myślę, że będą środki jeszcze na to. O czym Państwo widzicie, rząd ciągle nowe transze w ramach ich środków covidowskich przekazuje na samorządy, żeby
mogły właściwie nie tylko przetrwać, ale również inwestować, a te inwestycje ważne są dla nas tutaj w Lubaczowie i w powiecie, dlatego że te inwestycje są budowane przez naszych lokalnych przedsiębiorców. Oni mogą właśnie przystępować do przetargów, mogą te przetargi wygrywać i mogą budować, czyli tworzyć nowe miejsca pracy, co dla nas jest bardzo, bardzo istotne. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, to chciałabym Państwu złożyć bardzo serdeczne życzenia, już noworoczne, ale też jeszcze i świąteczne dla Państwa, dla Państwa rodzin, dla przyjaciół, dla współpracowników, żeby ten rok przyszły był lepszy niż ten ubiegły, ale myślę, że z tego ubiegłego roku, kończącego się właściwie roku, 2020 roku, możemy wyciągnąć też pewne wnioski dla nas, też bardzo ważne, więc ta odpowiedzialność każdego z nas, Państwa jako radnych, urzędników, nauczycieli, medyków, wszystkich służb, które właściwie stanęły na wysokości zadania i dały z siebie wszystko, żebyśmy mogli przetrwać ten bardzo trudny rok. I myślę, że mając pewne doświadczenie takiej współpracy, ale też wyrozumiałości, przejdziemy do tego następnego roku bardziej już mądrzejsi, ale też z wielką miłością i empatią do każdego z nas, żeby ten przyszły rok również był dobry, w dobre uczynki z naszych stron. Życzę Państwu, żeby Matka Łaskawa, która tutaj nam króluje w Lubaczowie, wszystkim nam z Dzieciątkiem Jezus błogosławiła na ten nowy 2020 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Teraz Pan Burmistrz, proszę bardzo. Pani poseł, wiem, że za chwileczkę Pani nas opuści, bo ma też sesję w Koryńcu, ale jeszcze chwileczkę poproszę o pozostanie, ponieważ jest to dobry moment, jakby podsumowanie roku. Ja planowałem to na koniec sesji, ale to jest dobry czas, żeby wspomnieć o tym, co się w Lubaczowie działo, co się będzie działo. I też można powiedzieć, z Pani udziałem. Także dlatego to jest dobry moment, żeby właśnie teraz to przypomnieć, nakreślić i powiedzieć parę słów na ten temat. Zaczynając od tych Mieszkania dla Młodych, od tego programu, ja przypomnę, że myśmy próbowali zastosować ulgi, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości, o jakby wsparcie pierwszej części procesu inwestycyjnego, głównie jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, ale istniejące przepisy nie pozwalają nam stosować takich ulg dla żadnych grup, czy to młodych, czy seniorów. Można było robić jakieś tam, można powiedzieć, kombinacje, jeśli chodzi o użytkowanie wieczyste. To już się skończyło. I też ten proceder, który trwał przez parę lat i w różnych miastach też próbowano wykorzystać użytkowanie wieczyste, ulgi w użytkowaniu wieczystym dla pobudzenia rynku budownictwa właśnie dla młodych. I czekamy cały czas na to wsparcie, ponieważ widzimy, że dużo osób młodych kupuje działki w Lubaczowie, buduje się. I myślę, że też jest rynek właśnie tego budownictwa wielorodzinnego, który mógłby być oferowany dla ludzi młodych, którzy z Lubaczowem planują przyszłość. I też nie ukrywamy, że te wszystkie inwestycje, które wykonujemy w mieście, to też jest dla tych ludzi młodych, bo to teraz jest konieczność, żeby każdy chce w miejscu swojego zamieszkania mieć dostęp do różnych atrakcji, można tak powiedzieć, i atrakcji sportowych, kulturalnych, jeździć po dobrych drogach, mieć dobre szkoły, mieć dobre chodniki. I to się w Lubaczowie dzieje. I ten rok 2020 był dziwnym rokiem. Dziwnym, ponieważ musieliśmy się przyzwyczaić do zupełnie innego działania. Zamknęliśmy się w domach, troszeczkę ograniczyliśmy działanie instytucji. Lockdowny spowodowały
tąpnięcie w różnych branżach gospodarczych. Musieliśmy się nauczyć nowej formy edukacji, opieki nad dziećmi. I to spowodowało też, że też trochę inaczej pracujemy. Ale jednocześnie można powiedzieć przewrotnie, że trochę jest to dla nas szansa, ponieważ nastąpiło dosyć duże, może nie dosyć, tylko duże wsparcie proinwestycyjne. Duże wsparcie, które wygenerowane zostało na poziomie rządowym w celu pobudzenia gospodarki. I myśmy, można powiedzieć, z tego wsparcia skorzystali jako samorządy, ponieważ byliśmy partnerem w tej całej inicjatywie, gdzie dokładając swoje środki własne, swój udział, realizując potrzebne nam inwestycje, pobudzaliśmy lokalny rynek gospodarczy. I konsekwencją tego wsparcia jest to, że to są środki głównie rządowe. My tworząc, pisząc wnioski o wsparcie tych inwestycji, wnioski dosyć, można powiedzieć, surowe, tam nie ma dużo miejsca na opis tego, co, czyli to, co chcemy zrobić, jest opisane, ale dlaczego, to już nie zawsze jest możliwość wyartykułowania tego. Dlatego tak ważna jest współpraca z naszymi lokalnymi posłami. Dzisiaj jest z nami pani poseł Teresa Pomuła, gdzie zwracaliśmy się do pani i przypomnę o to, żeby pokazać i w jaki sposób może lobowanie to jest za mocne słowo, ale pokazanie konieczności i zasadności wykonywania niektórych naszych inwestycji, bo oprócz tego, że określaliśmy, co chcemy robić, to jeszcze trzeba było na poziomie ministerialnym, niejednokrotnie aż w samej kancelarii premiera, w jakiś sposób wesprzeć nasze działania i pokazać, że droga ta czy inna, czy oczyszczalnia ścieków, czy to, co walczyliśmy i za pani pośrednictwem się udało, czyli obiekty jakby szatniowo-sportowe, tak, przy naszym stadionie, które, przypomnę, zostały wyburzone podczas budowania inwestycji. Teraz mamy wniosek, czyli mamy jakby przyrzeczenie finansowania, dofinansowanie, czyli dotacje do budowy zaplecza szatniowo-biurowego. Także tutaj dużo spraw, czy nasze starania, wspólne starania i starania pani poseł co do dofinansowania dróg lokalnych, bo to też jest fundusz, który wspierał lokalne działania gospodarcze i pobudzał rynek. I tu też za pani pośrednictwem na niektóre nasze drogi dostaliśmy nie 50%, jak jest, z, że tak powiem, z urzędu, tylko 60% i nawet 80%. To jest bardzo ważne, że jest ktoś taki jak pani, która pomaga nam jakby zaoszczędzić własne środki. Ponieważ no nie ukrywam, że jest to dla nas bardzo ważne i tych inwestycji jest dużo, ale każde zmniejszenie naszego udziału powoduje to, że mamy swoje pieniądze na następną i następną inwestycję. I to nasze działanie w ostatnim roku, czy przy inwestycjach drogowych, czy tych funduszach inwestycyjnych, naprawdę duże podziękowania za wsparcie naszych inicjatyw i pokazanie tej takiej zasadności wykonywania tych inwestycji, bo ktoś sobie może tam z punktu widzenia, czy z pozycji Warszawy powiedzieć, po co im jakieś tam zwiększenie, czy tam nowocześniejsza oczyszczalnia, czy po co im te nowe drogi. Może wystarczy to, co mają, ale tutaj też żyją ludzie i tutaj też chcą właśnie ci młodzi zostawać i to dla nas wszystkich pracujemy, Rada Miasta, burmistrzowie, aby ta codzienność nasza była coraz lepsza. Nawet tak ostatnio już trochę humorystycznie nowe światełka
Te, które są montowane na słupach oświetleniowych, też wzbogacają taką szarość codzienności. To też, mimo że nieduża sprawa, ale naprawdę przynosi efekty i ludzie trochę mają radości z tego otoczenia, w którym funkcjonują. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie. Oczywiście tradycyjnie liczymy na dalszą współpracę i myślę, że powoli kończąc ten rok 2020, liczymy, że 2021 będzie chociaż trochę lepszy. Chociaż trochę lepszy, na pewno będzie jeszcze taki poślizg związany z pandemią, ale myślę, że już będziemy powoli myśleć o następnym i następnym. I tak naprawdę będziemy iść w dobrym kierunku i jeszcze raz dziękuję za współpracę. Życzę Pani w swoim imieniu, w imieniu całej Rady wszystkiego najlepszego w następnym 2021 roku, spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia i pomyślności. Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi za wystąpienie. Dziękuję pani poseł za przybycie na dzisiejsze obrady. Dziękuję za przedstawienie programu Budownictwo dla Młodych, jak i również zobowiązania się do tego, że będzie na każdym kroku wspierała działania miasta w pozyskaniu środków dla miasta, żeby miasto się rozwijało. Również życzę pani dużo zdrowia, pomyślności i spełnienia wszelkich marzeń w 2021 roku. Dziękuję bardzo, bardzo przepraszam, ale byłam wcześniej już umówiona w Chorzyńcu na sesji. Do widzenia panie przewodniczący. Przystąpimy do realizacji następnego punktu dzisiejszego posiedzenia, czyli podjęcie uchwał Rady Miejskiej i przystępujemy do realizacji pierwszego projektu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. To jest taka dosyć duża uchwała, więc poproszę panią skarbnik o krótkie wprowadzenie co do tej uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Powyższy projekt zajmuje się porządkowaniem na koniec roku zarówno dochodów, jak i wydatków. Proponuje się zmniejszyć dochody w kwocie 1 695 237 zł. W związku z tym, że zadania będą realizowane w przyszłym roku, zwiększyć dochody w kwocie 802 085 zł, zmniejszyć wydatki w kwocie 926 752 zł oraz zwiększyć wydatki w kwocie 33 600. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik za wprowadzenie do tego projektu uchwały. Poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, pani skarbnik. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na wczorajszym posiedzeniu zajmowała się powyższym projektem uchwały. Zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i po wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa w przedmiocie tego projektu uchwały chce zabrać głos? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. U pana Wojtka jest problem.
Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo głosowali. Proszę o wynik. 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeszczowej dla województwa podkarpackiego na zadanie, realizację zadania publicznego. Poproszę panią skarbnik o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w projekcie budżetu na 2021 rok zostały zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Sienkiewicza i Kościuszki. Konieczne jest podjęcie też celowej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Pana Jana Radłowskiego, proszę o opinię. Również na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji. Czy ktoś z państwa zabierze głos w przedmiocie sprawy? Bardzo proszę, pan Krzysztof Czerniak. Przewodniczący, Wysoka Rada, zaproszenie gościa. Ja bym do pani minister naszej finansów zadał pytanie. Od jak długo, o ile lat już dajemy dotację celową na to rondo? I czy to rondo będzie rzeczywiście wybudowane i już wszyscy są, już nie ma kroków do wycofania się z tego ronda? Bo ja już jestem radnym od 2014 roku i co roku po dwa razy podajemy po 20 tysięcy. No w tym razem 22 tysiące. Nie wiem, czy nie ma osoby odpowiedzialnej za to rondo, żeby nam przedstawiła, jak to rondo będzie wyglądać, nie mi, tylko mieszkańcom. Czy to rondo naprawdę będzie tam potrzebne na tej zasadzie tak, że mamy prawie 1000 uczniów w liceum ogólnokształcącym, którzy wychodzą na każdej przerwie na drożdżówkę do centrum. Nie wiem, czy to rondo ma spowodować to, że to centrum ma być zamknięte, bo rondo wchodzi na plac, na parking przy centrum. Nie wiem, nie ma burmistrza w tej chwili, nie mam komu pytania zadać. Mieszkańcy mnie pytają, czy rzeczywiście już są tak kroki daleko posunięte, że nie możemy się z tego rondo wycofać. Bo to rondo chyba planowane jest od 15 lat. Dziękuję państwu. 15 lat dotacji celowych. Nie wiem, czy jakby nie policzył tej kasy, co wydaliśmy już, czy by nie zrobił wszystkich krzyżówek w Lubaczowie z oświetleniem. Pani skarbnik, to tak do mikrofonu. Proszę bardzo, do wyjaśnienia to, co jest o finanse panu radnemu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Powyższa umowa została zawarta ładnych kilka lat temu i przechodzi nam jako umowa zobowiązaniowa. Po prostu wykonawca nie zakończył projektowania powyższej drogi. Myśmy nie wydali, my zabezpieczamy co roku w budżecie środki pod zobowiązania, które nam przechodzą z roku na rok. Nie wydaliśmy jeszcze do dnia dzisiejszego ani złotówki na opracowanie dokumentacji. Dziękuję pani skarbnik. Jakby pan radny, pan burmistrz jest już, to można zadać pytanie. Pan burmistrz postara się odpowiedzieć. Panie burmistrzu, ja tak na gorąco. Czy to rondo jest już w 100% nieodwracalne? Nie mam po co bić piany? Mieszkańcom mówimy, że ma być i koniec. Czy to jest, czy jest, jeszcze jest do zmiany, do weryfikacji i wytłumaczenie, żeby to było jakieś transparentne tym razem, że to rondo powstanie i potem nie będziemy za chwileczkę tego ronda rozbierać i świateł dodawać. Obecny etap, jeśli chodzi o projektowanie, jest taki, że znaczy inaczej. Historycznie, patrząc na to, myśmy jako miasto parę lat temu, paręnaście lat, nie no, przesadzam. Ale jakby wyszli z inicjatywą, że wykonamy projekt budowlany tego ronda
i przekażemy to w formie pomocy finansowej, pomocy rzeczowej do Urzędu Marszałkowskiego, czyli do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Taka procedura jest dopuszczalna. Wtedy jakby na podstawie naszego projektu Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje inwestycje. Sytuacja teraz wygląda w ten sposób, że nie mamy kompletnej dokumentacji. Cały czas brakuje tam pewnych uzgodnień, jeśli chodzi o media niektóre. Natomiast też w międzyczasie zmieniają się przepisy dotyczące profili łuków i konieczne są nowe dokumenty, nowe wnioski do ministerstwa o odstępstwo od przepisów tych takich ogólnych, jeśli chodzi o projektowanie takich obiektów czy dróg. I w tym momencie ta dokumentacja jest jakby podstawą do rozpoczęcia prac nad przebudową tego skrzyżowania. Natomiast nie jest to dokumentacja zakończona pozwoleniem na budowę z wszystkimi uzgodnieniami. Sprawa jest teraz na poziomie Zarządu Dróg Wojewódzkich, czyli Urzędu Marszałkowskiego, gdzie ten temat funkcjonuje jako inwestycja do zrealizowania, jako jedna z inwestycji do zrealizowania w mieście Lubaczowie. Przypominam, że to jest to skrzyżowanie Unii Lubelskiej z Wyszyńskiego, skrzyżowanie Konopnickiej Unii Lubelskiej. To są takie skrzyżowanie Baziaka z ulicą Mickiewicza, czy w ogóle cała ulica od torów w kierunku Dachnowa. To są te inwestycje, które są pokazywane przez Urząd Marszałkowski do realizacji w mieście Lubaczowie. I to rondo też funkcjonuje jako planowana inwestycja, przebudowa tego skrzyżowania. Jaka będzie ostateczna forma tego skrzyżowania, to do końca my nie wiemy. Ja też nie wiem. Cały czas istnieją podstawy i mocne dokumenty, jeśli chodzi o dokumenty planistyczne. To, co zostało wykonane do tej pory, jeśli chodzi o przebudowę tego skrzyżowania, czyli powstanie ronda, pozwalałoby na w miarę szybkie uzupełnienie tej dokumentacji przez potencjalnego wykonawcę w formie zaprojektuj i wybuduj, czyli przejęcie częściowo tej dokumentacji, uzupełnienie jej i wykonanie inwestycji byłoby pewnie najszybsze, ale też nie wykluczam innego rozwiązania, więc cały czas możemy jeszcze, myślę, że ta dyskusja jest zasadna. Bo tak naprawdę inwestorem i decydentem będzie Zarząd Dróg Wojewódzki, czyli Urząd Marszałkowski. Myślę, że to prędzej czy później się stanie, ponieważ jest to miejsce, które tak naprawdę zostanie taką wyspą między inwestycjami, które do tej pory zostały wykonane i które mają zostać wykonane, czyli przebudowa ulicy Słowackiego. Z drugiej strony planowana przebudowa ulicy Kościuszki aż w kierunku Baszni i wcześniej zrobione światła, czyli ulica Sienkiewicza też, która dochodzi praktycznie prawie do tego skrzyżowania. No i my w ramach dróg samorządowych być może też będziemy realizować przebudowę ulicy Kościuszki, więc to skrzyżowanie zostanie taką wyspą i na pewno coś trzeba z tym zrobić i w takiej czy w innej formie musi być zrealizowane. Czy światła, czy rondo? Na razie myślę, że najbardziej prawdopodobne jest rondo, ponieważ już poziom zaawansowania projektowania jest na tyle duży, że raczej myślę, że ta droga, czy ten kierunek jest najbardziej prawdopodobny. A burmistrzu, takie jeszcze pytanie. Czy media, które są na skrzyżowaniu oczywiście, no, będą musiały być przebudowane, bo ulica Słowackiego jest prawie przebudowana, Małążek remontujemy. Zostaje się tak naprawdę na 50 metrów krzyżówki, gdzie jest wszystko najprawdopodobniej do wymiany. Czy to skutkuje w planowaniu tego ronda,
że musi być rondo, czy możemy tą krzyżówkę rzeczywiście rozkopać i wszystko wymienić i potem może być krzyżówka? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie od mieszkańców. Czy zatoczka z boku koło liceum zostanie dla autobusów? I trzecie pytanie, ostatnie. Czy te pasy, jeżeli będą przy tym rondzie i to rondo rzeczywiście powstanie, zostanie przesunięte aż pod pierwszą bramę cmentarza? Bo tak, nie, taka poszła informacja i wszyscy się zastanawiają, jak będą dochodzić do szkoły. Ja nie robię tutaj... Mieszkańcy mnie pytają, ja odpowiadam. Po ostatniej mojej wypowiedzi na portalu internetowym zawrzało i są niektórzy za i przeciw. Tylko jak z każdym rozmawiam i obrazuję mu, jak się jedzie od Sienkiewicza do Choryńca i ktoś będzie chciał skręcić do Choryńca, czyli ciągłem ulicy Kościuszki, no mamy tam przejście dla pieszych od strony autobusów, od PKS-u tak jakby naprawdę, od strony Słowackiego. Nie wyobrażam sobie, że będzie to rondo sprawiało swoją powinność. A po drugie, wchodzą przepisy nowe, że pieszy ma pierwszeństwo. Najważniejsze chyba w tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w przedmiocie tej uchwały zabierze głos? Nie widzę. To przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Pani Marto, idzie? Pan Zdzisław, pan Wojciech. A pan Zdzisław jest za, przeciw, wstrzymuje się? Za. To pan informatyk uzdatni urządzenie elektroniczne, jakby można było wynik głosowania pokazać. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, 1 był przeciw i 1 się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Na poprzedniej sesji również przyjmowaliśmy tą uchwałę. To może tak króciutko pani skarbnik dopowie, co zostało dopisane lub zmienione w wersji, która była. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w powyższym projekcie dostosowano wysokość dochodów, wydatków do wprowadzonych zmian uchwałami Rady i zarządzeniami burmistrza. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Proszę Pana Przewodniczącego Komisji o opinię. Również w dniu wczorajszym Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień
pana burmistrza i pani skarbnik po zapoznaniu się z powyższym projektem uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za, przeciw lub wstrzymał się przyjęciem uchwały? Proszę bardzo. Pan Zdzisław za. Proszę o wynik. Stwierdzam, że wszyscy radni głosowali za przyjęciem tej uchwały. Czwarty projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady na 2021 rok. Inicjatywa wyszła od nas, od radnych. Pan burmistrz zgodnie ze statutem został poproszony o opinię do tego projektu uchwały i w piśmie do przedstawionego projektu nie wnosi uwag i opiniuje go pozytywnie. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze do tego planu pracy Rady ma jakieś uwagi lub coś by chciał wnieść? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Panie Rafale. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wszyscy radni głosowali za przyjęciem tego projektu uchwały. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. Bardzo proszę. Szanowni państwo, informacja bardzo krótka. To w zasadzie od poprzedniej sesji w listopadzie mieliśmy jedną pierwszą część w grudniu, teraz drugą część. W zasadzie grudzień to jest okres, gdzie trwają intensywne prace, jeśli chodzi o zamykanie roku, rozliczanie inwestycji, uzupełnianie tam, gdzie konieczne są dodatkowe środki. To wszystko miało odzwierciedlenie w uchwałach na pierwszej części, czy też na dzisiejszej sesji i w zasadzie to jest te główne prace, które zajmowały nas w tym okresie. W międzyczasie też część z państwa, czyli nasi przedstawiciele, ja braliśmy udział w zgromadzeniu Związku Międzygminnego Powiatowego Gminnego Ziemi Lubaczowskiej, gdzie przyjęliśmy budżet i kierunki działania na rok 2021. W międzyczasie też podpisywałem, miałem możliwość właściwie podpisania aktów notarialnych na sprzedaż działek, też na terenie naszej strefy inwestycyjnej. Powoli się ten teren zapełnia. Głównie jeśli chodzi o na dzień dzisiejszy, to są firmy lokalne i myślę, że to jest taki główny kierunek działalności na tym terenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy do złożonej informacji przez pana burmistrza ktoś z państwa może jakieś pytanie? Nie widzę. W następnym punkcie jest zgłaszanie interpelacji przez radnych. Bardzo proszę. Nie widzę. Przystępujemy do następnego punktu. Jest to informacja o moich działaniach, więc bardzo krótko. Organizowanie prac Rady przez przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję, podpisywanie podjętych uchwał przez nas i odpowiadanie na korespondencję. W następnym punkt, który jest przed nami, to są sprawy różne. Jest pismo
wojewody podkarpackiego w związku z wdrażanym Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 w województwie podkarpackim zostanie przeprowadzona przy udziale przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia kampania informacyjna w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o podanie terminu najbliższej sesji Rady Gminy oraz określenie, czy jest ona organizowana w sposób zdalny. Jeżeli w najbliższym czasie, to jest do 15 stycznia 2021 roku, nie jest planowane posiedzenie Rady Gminy, proszę o uwzględnienie w programie punktu związanego z przedstawieniem przez wojewodę podkarpackiego oraz wraz z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W przypadku, gdy w powyższym czasie nie została zaplanowana sesja Rady Gminy, proszę o rozważenie jej zwołania w najbliższym czasie, najpóźniej do 15 stycznia 2020 roku, powinno być 21, celem umożliwienia przedstawienia Narodowego Programu Szczepień COVID-19. I tu informację zwrotną proszę przekazać na adres poczty elektronicznej. To jedno pismo, które wpłynęło do nas w ostatnim czasie między częściami sesji. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych zabierze głos w sprawach różnych. Bardzo proszę, pan Wojciech Mamczur. Zapraszam do mikrofonu. Panie burmistrzu, panie przewodniczący Wysoka Rado. W związku z powyższym, że jesteśmy nagrywani i nas słuchają mieszkańcy, chciałbym poinformować mieszkańców o złożonych wnioskach przez pana burmistrza oraz pozyskanych funduszy zewnętrznych na inwestycje. To jest króciutko parę pozycji. Także proszę państwa, budowa i przebudowa dróg gminnych, ulica Hubala oraz kurierów Armii Krajowej kosztowała nas całkowicie 5 568 098 zł. Środki własne to były 2 784 049 zł. Dofinansowanie uzyskaliśmy od państwa 2 784 049 zł. Pozycja druga, przebudowa drogi gminnej Rzemilśnicza. Całkowite koszty 959 zł, 0,57. Wysokość dofinansowania 452 806 zł. Środki własne 506 251 zł. Pozycja trzecia. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w ciągu drogi gminnej ulica Korzeniowskiego w Lubaczowie, a więc osiedle Jana Pawła II. Całkowite koszty 827 000 0,61 zł, wysokość dofinansowania 588 058 zł, środki własne 239 003 zł. Pozycja czwarta, przebudowa dróg gminnych, ulica Kustronia, Przennego, Nowickiego, całkowite koszty 2 062 503 zł. Wysokość dofinansowania 1 031 251. Środki własne 1 031 252 zł. Pozycja piąta. Przybudowa dróg gminnych Księcia Leszka Białego, Kasztelańska, Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie. Całkowite koszty 1 023 015 zł. Wysokość dofinansowania 716 110 zł. Środki własne 306 905 zł. Pozycja szósta. Przebudowa dróg gminnych ulica Parkowa, Monte Cassino, Mały Łążek w Lubaczowie. Całkowite koszty 636 203 zł. Wysokość dofinansowania 318 101 zł, środki własne 318 102 zł. I proszę państwa, jeszcze mamy trzy pozycje. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gminy i powiatów, uzyskane dofinansowanie z państwa 1 633 854 zł.
I teraz to, co już pani poseł tu mówiła i pan burmistrz, budowa zaplecza sanitarnego w Lubaczowie. Całkowita wartość zadania 1 501 137 zł. Uzyskane dofinansowanie 647 100 zł. I pozycja: poprawa jakości powietrza, budynki pasywne, budowa krytej pływalni, uzyskane dofinansowanie 5 087 901 zł. I teraz ostatnia pozycja: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Szacowany koszt na 17 589 000 zł. Kwota wnioskowanych środków 14 071 200 zł. Uzyskane dofinansowanie 6 milionów, chyba się ktoś pomylił, bo tam było powiedziane 5 milionów, ale proszę? Tak, 6 milionów. I teraz jeszcze mamy, pan burmistrz złożył jeszcze wnioski, mamy nadzieję, że to przejdzie. Przebudowa dróg gminnych, ulica Rynek, Mickiewicza, Kościuszki, Świętej Anny w Lubaczowie. Szacowany koszt inwestycji 3 347 304 zł. I przebudowa dróg gminnych, ulica Rynek, ulica Żeromskiego, Kozimierza Wielkiego, Grunwaldzka, ulica Jasna w Lubaczowie. Szacowany koszt inwestycji 1 806 133 zł. Dlaczego to przeczytałem, proszę państwa? Bo większość naszych mieszkańców no, niespecjalnie zagląda do internetu i dlatego ja chciałbym to państwu przedstawić, żebyście państwo wiedzieli, że pan burmistrz, Rada Miasta przede wszystkim, pani poseł, która nam pomagała, coś robimy. I nie tak, że znajdują się takie osoby, my to ich nazywamy trolle, prawda, którzy piszą głupoty w internecie, że tu się nic nie robi. Właśnie tutaj chciałem pokazać na końcu roku, ile my tu rzeczy zrobiliśmy, a ile jeszcze będziemy mogli zrobić. Także proszę państwa, drodzy mieszkańcy, prosimy was, żebyście, jeżeli coś macie napisać, to pierwsze się zastanówcie, a później dopiero piszcie i pierwsze sprawdźcie, a dopiero potem zaczynajcie pisać i mówić różne niestworzone rzeczy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo panu Wojciechowi. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan Krzysztof Czerniak, proszę bardzo. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Dwa pytania do burmistrza. Tak na gorąco. Mieszkańcy pytają, czy będzie aplikacja do parkometrów. I kiedy się można je spodziewać, jeżeli tak, a powinna być przynajmniej. I mam drugą jeszcze pytanie, to sam zaobserwowałem. Telebim na Miejskim Domu Kultury ma pasek. Raz jest pasek, raz nie ma paska, tak, bo gwarancja leci i żeby było to może naprawione. To tyle, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, pan burmistrz. Może od paska, no myślę, że na gwarancji jest, także będziemy to egzekwować. Natomiast pierwsze pytanie, widzę, zawierało pytanie i odpowiedź. Także potwierdzam, że mamy zamiar uruchomić aplikację. Wcześniej rozmawialiśmy z firmą, mamy ofertę, zobaczymy, czy ona będzie podtrzymana. Chcemy na razie, żeby przez właśnie grudzień, styczeń pewnie się jakby oswoić się z tą strefą, nową strefą parkowania w rynku. Myślę, że coraz bardziej to jakby się w jakiś sposób wpisuje w nasze funkcjonowanie miasta i myślę, że koniec stycznia, początkiem lutego będziemy się starać już wprowadzić w formę elektroniczną. Oczywiście wiąże to się z prowizjami z naszej strony, czyli za obsługę takiego systemu, ale one są dosyć niewielkie. Także myślę, że jest to zasadne, co też wpłynie na, szczególnie dla tych, którzy są sprawni, jeśli chodzi o korzystanie z nowoczesnych technologii, będzie to łatwiejsze w użytkowaniu. Także na pewno do tego dojdziemy i to w zasadzie będzie dotyczyć wszystkich obszarów, całej strefy
płatnego parkowania w mieście. Dziękuję panu burmistrzowi za odpowiedź. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych zabierze głos w sprawach różnych? Pan Wojciech Mamczura, proszę bardzo, do mikrofonu, bo nie słychać. Przepraszam państwa, to tak z wrażenia zapomniałem podziękować za współpracę w tym roku. Przede wszystkim panu burmistrzowi, panu wiceburmistrzowi, panu przewodniczącemu, przede wszystkim pani Krysi, która bez niej to byśmy ciężko tu funkcjonowali. Także proszę państwa, jeszcze raz dziękuję w imieniu Rady wszystkim państwa i błogosławieństwa Bożego życzę na następny rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa zabierze głos? Nie widzę. Szanowni państwo, że jest to ostatnie posiedzenie w tym roku, to pozwólcie, że krótko złożę życzenia. Życzę państwu, żeby się spełniły wszystkie marzenia, wszystkie życzenia, które były składane przy wigilijnym stole. Szanowni państwo, na tym zamykam 27. zwyczajną sesję Rady Miejskiej 8. kadencji. Dziękuję bardzo za przybycie i za pracę przez cały rok.